powiedz mi, Maćku, jak ci się pracuje w TVP? Już kilka miesięcy, tak, już jakiś czas za tobą, już możesz z jakiejś perspektywy o tej pracy powiedzieć. Jasne. 12 kwietnia poprowadziłem pierwszy program Wstaje Dzień. Słuchaj, na pewno fantastyczna, nowa, świeża energia, której pewnie dawno nie czułem też w pracy w poprzednim miejscu. No zawsze jak jest zmiana, to organizm trochę inaczej się ustawia, trochę inaczej myślimy. I tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, więc jest naprawdę bardzo fajnie, pracuję ze świetnymi ludźmi. Nie ukrywam też, że ja pracowałem w telewizji publicznej wcześniej przez 6, zdaje się, lat, do roku 2012, więc 90% ekipy, z którą pracuję, czy to są realizatorzy, czy wydawcy, czy operatorzy kamer, to są moi znajomi, czy koledzy z wcześniejszych lat. Tam niewiele się zmieniło pod tym względem, więc też tak naprawdę wracam jakby trochę do domu. Wracam do miejsca, w którym się wychowywałem, w którym rozpoczynałem swoją karierę telewizyjną, karierę w cudzysłowie oczywiście, że tak ją nazwiemy, ale zaczynałem pracę w telewizji, więc jest mi naprawdę dobrze i pracuje się bardzo fajnie, spokojnie. Jest to nowe wyzwanie, ale na takie wyzwania dość długo czekałem. Dlaczego zdecydowałeś się na taką zmianę? No bo to, że ona była bardzo szumnie komentowana, no to oczywiście to wiadomo. Pamiętam, że nawet ty udostępniłeś post na Instagramie, w którym mówiłeś, że ta krytyka już sięga za daleko. Z czego wynikała ta zmiana? Wiele osób sądziło, że łapało się za głowę. No, byłeś w dużej stacji, byłeś na wizji, a jednak zdecydowałeś się przejść do TVP. Wiesz, takie decyzje nigdy nie są łatwe na pewno. Gdzieś się spędziło 9 lat, czuło się jak w domu, ale pewnie trzeba takie decyzje wraz z wiekiem, z nabieraniem pewnych doświadczeń podejmować. Tak jak mówię, tutaj wszedłem w zupełnie inne buty, wyskoczyłem z szufladki pogodowej. No, możemy, wiesz, gdybać, były szef mój w jednym z wywiadów powiedział, że być może jestem po prostu podróżnikiem, ale myślę, że szukałem wyzwań po prostu i chciałem tych wyzwań coraz bardziej i żeby nie zgnuśnieć tak do końca, postanowiłem rozpocząć coś na nowo. To jest trochę tak, że tam nie dostawałeś szansy rozwoju, a tutaj znalazła się przestrzeń do tego? Wiesz, to pewnie można tak powiedzieć, natomiast z drugiej strony, umówmy się, że we wcześniejszym miejscu zatrudnienia też robiłem dużo różnych rzeczy i tam też te szanse rozwoju były, natomiast no, tutaj robię coś zupełnie innego i nie ukrywam, że mamy też pewne pomysły też na trochę większej antenie i prawdopodobnie będziemy je niedługo wdrażać. Na razie no, nie mam szczegółów dla ciebie, ale spokojnie, jestem tu dopiero kilka miesięcy, więc myślę, że coś fajnego jeszcze mnie czeka. Czyli już z prezesem Kurskim rozmawiałeś o awansie, o jakimś swoim programie? Nie, kochanie, nie rozmawiałem z prezesem.